Próba trzecia. Zresetowałem procastera. Dzisiaj jakieś takie widzę problemy są z dokończeniem audycji. Czekam na potwierdzenie, czy jest wszystko ok. Dobra, jest ok. Na razie wszystko chyba gra. Dobra, no to w takim razie jedziemy dalej. Chciałem dzisiaj Wam przeczytać tak publicznie te przekazy teraz trochę z kosmosu odnośnie tego, bo to są ciekawe niektóre informacje. Mianowicie tu jest przekaz od Mateusza. Ja tam tej historii tak nie rozróżniam, bardziej skupiam się tam, przyznam Wam szczerze, na samym tym, na samym, że tak powiem, treści, a nie na tym, jak kto tam je nadaje, że tak powiem. Także już. Poczekajcie chwilę. Muszę tutaj przestawić. Dobrze. Także, bo tutaj chciałem dopełnić informacji po prostu. Dla mnie, jeżeli ja analizuję wszystkie informacje ze świata, z mediów, staram się także z mediów mainstreamowych oczywiście wyłapać takie informacje pokazujące, co się dzieje. Staram się wyłapać też z mediów alternatywnych. Staram się też znowu z rozmów z ludźmi ich przeczuć, mam takich ludzi mnóstwo też. Ale także jednak coraz bardziej ciekawią mnie te przekazy, bo widzę, że sytuacja światowa zdaje się pewne rzeczy potwierdzać, przynajmniej, że te władze są w pewnym klinczu. Dlatego wcale bym nie wyśmiewał tych informacji bardzo takich pozytywnych o pewnych ruchach. Pokazałem Wam to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jako przykład tego, że to się może dziać, że wcale nie jest to takie nierealne, że ta władza ich taka jest absolutna, totalna i że ludzie się nie organizują i że nie ma jakiejś opcji, która byłaby w stanie przejąć tą kontrolę, że to wcale tak nie jest, że są rzeczy, a system po prostu robi wszystko, żeby odciąć nas od informacji, od tego, że takie opcje istnieją, no bo oczywiście my mamy być bezbronni, mamy się poddawać tylko i ślepo oglądać informacje i tyle. No to teraz przeczytamy to, co z tego przekazu najważniejszymi. Z naszego punktu obserwacyjnego. A tutaj jest o Bliskim Wschodzie i tak dalej. Jakkolwiek smutne jest to, że warunki są wciąż dręczące, naszą ukochaną ziemską rodzinę nic nie jest nieoczekiwane w tym późnym etapie wznoszenia się z ziemi z trzeciej gęstości. Jej droga przez ostatnie 70 kilka lat prowadziła przez kolejne wyższe poziomy wibracyjne i obecnie osiągnęła poziom dualizmu skrajnie pozytywnego i negatywnego. W tym momencie, według oryginalnego planu Złotego Wieku, tylko kosmyki negatywności, jeśli w ogóle byłyby nadal na tej planecie. Plan musiał być wielokrotnie zmieniany zgodnie z panującymi warunkami na Ziemi. Mówiliśmy o poprzednich komunikatach. W istocie, a tutaj mówiono o 10-letnim opóźnieniu w zainicjowanych radykalnych działaniach w celu usunięcia z waszego świata przemocy, chciwości i korupcji. Ta 10-letnia zwłoka miała miejsce, ponieważ dawno temu, a tu jest napisany ten cały mechanizm, a to nie jest istotne. Proces starych systemów ustępujących dla nowych wystąpiłby raczej z łatwością 10 lat temu, kiedy niższe wibracje miały dużo mniej wyraźny wpływ na ludzi i okoliczności. Dzisiejsze o wiele wyższe wibracje znacznie nasilają to wszystko, co jest siedzibą negatywności, podczas gdy ta energia osiąga swój zenit. Nie może być inaczej, ta energia musi się rozegrać niezwłocznie, ponieważ nie może dojść do gwałtownego zatrzymania pośrodku strumienia, a z drugiej strony nie może wejść do czwartej gęstości z Ziemią. No tak to jest to opisywane. I tak dalej. Dalej czytamy. Jeżeli dwie bieżące sytuacje można nazwać złą wiadomością, dobrą wiadomością jest to, że żadna nie zwolniła tempa Ziemi ani na jotę, ani nie spowodowała zboczenia z tego szlaku. Ziemia jest na czas, aby opuścić trzecią gęstość bardzo krótko, tuż po zakończeniu tego roku, pozostawiając negatywność za sobą. Też takie ciekawe słowa, no ale trzymają się tej daty, także jestem ciekaw. Ten zdumiewający wyczyn jest w dużej mierze możliwy ze względu na miliony spokojnych oczu w globalnej burzy. Dusz, których światło świeci imponująco pomimo zamieszania wokół nich. Wszystkie świetne istoty we wszechświecie oddają Wam cześć, pracownikom światła i tym milionom ludzi, którzy jeszcze nie są świadomi, że ich pobożne życie jest pomocne Ziemi we wznoszeniu się. Oczywiście to jest język religijny, ja też tutaj widzę pewne że takie naleciałości, ale pamiętajcie, że to jest przez filtr osób dane, które to odbierają, więc ta informacja pierwotna jest po prostu zupełnie neutralna, a przez umysł channelera nadaje się takich znaczeń, jak słów odpowiednich używanie.
co normalnie informacja mogła być przekazana, wiecie, tak jak normalny człowiek człowiekowi, bez tych takich achów i ochów. Więc jakby tu musicie też, według mnie, znaczy warto, musicie, nic nie musicie, wyrobić w sobie taką zdolność do takiego odcedzania tego ziarna od plew tych tekstów, a więc szukasz informacji bazowej, a nie wartościujesz jej jakby. Czyli co oni twierdzą? Twierdzą, że przejdziemy do jakiegoś nowego etapu postrzegania po grudniu, że te plany ciemnych jednak się sypią, że oni tam pomagają, że tu jest wielu pracowników światła, wielu wewnątrz systemu, którzy pewne rzeczy planują ujawnić i tak dalej. To są rzeczy, które są niezmienne od tygodni w tych channelingach i to warto je po prostu jako fakty, że oni tak twierdzą, sobie zapisać i obserwować i porównywać z tym, co widzimy na naszych ekranach, aż w końcu przyjdzie dowód ostateczny. Co tu dalej pisze? Wojny ucichną, ale wiele pozostanie do zrobienia po ich pozostałościach. Budowanie lub przebudowa krajowej infrastruktury, centrów handlowych i domów zostanie podjęta niezwłocznie. Nie tylko dla obecnych mieszkańców, ale dlatego, że dla uchodźców z miast i tak dalej. Także tutaj z tego by wynikało, że cała akcja, zobaczcie jak to jest sprzężone z tymi informatorami Drake'a, że to cała akcja logistyczna będzie po prostu, żeby uruchomić ten potencjał ziemi po tych zajściach, po tej zmianie, że tak powiem. Darmowe odnawialne źródła energii stopniowo zostaną zastąpią obecne uzależnienie od ropy naftowej i gazu. Inne środki wkrótce zostaną wprowadzone, które będą pomagać wysiłkach ziemi w uzdrowieniu obszarów z najpoważniejszymi szkodami itd. Według pierwotnego planu Złotego Wieku wszystkie te rozległe ulepszenia na waszym świecie już by dawno się stały. Globalna pajęczyna korupcji, która tak długo pozwala ciemnym na kontrolowanie ludzi, by się już zakończyła, a długo ukrywane prawdy wychodziłyby na jaw etapami, aby dać czas ludziom na łatwiejsze zaakceptowanie rzeczywistości. Zbliżacie się do kontinuum, gdzie nie ma już więcej 10 waszych linearnych lat, dlatego wszystkiego w etapach przystosowania. Remedia muszą się spiąć z całą szybkością i skutecznością, jak to tylko możliwe. Dziwne słowa. Więc pewne zamieszanie będzie nieuniknione, ale ze względu na pośpiech, aby umożliwić najbardziej istotne zmiany. Będzie to stosunkowo jednak krótkotrwałe. Ciemne umysły i serca, które próbowały by stworzyć chaos, aby zapobiec tym zmianom, już nie będą na tej planecie, a ludzie, którzy postaną, będą kochający, pomocni i chętni na współpracę. To jest jeden z takich przekazów, który warto się jednak mimo wszystko w obecnej sytuacji, gdzie się tak śledzi to wszystko, podążając do tego grudnia, chociaż niektórzy już twierdzą, że to już to jakaś październikowa niespodzianka ma nastąpić. To chyba Sandra o tym wspominała, czy jeszcze ktoś, że coś w październiku ma nastąpić. No zobaczymy. Październik, listopad. Teraz to już jest krótki czas. Wszystko zaraz się, myślę, ujawni. I znowuż ten motyw, który poruszałem. Świat jest waszym odbiciem, a nie na odwrót. To jest przekaz Michała, ale nieważne, tak jak powiedziałem. Tego dnia chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do rozmów. A, dobra, to nie ważne. To jest nieistotnie. O. Na waszej planecie jest obecnie bardzo niewiele krajów, w których do tej pory nie pojawiły się jeszcze nasze wiadomości, a i nawet tam docierają one w inny sposób. Poczujcie prawdę tego stwierdzenia. Spójrzcie, jakim powodzeniem cieszą się wasze własne strony. Niech to uraduje wasze dusze w tym czasie, gdy wasze serwisy informacyjne mówią wam tylko o negatywnych rzeczach. Wy jesteście wybranymi przez nas serwisami informacyjnymi, które rozprzestrzeniają całkiem inne wiadomości. Słowa, które wam wysyłamy, zawarte z energią miłości Stwórcy i tak dalej. Jesteście tłumaczami albo tymi, którzy publikują te wiadomości z jasną intencją utrzymania całkowitości tych przekazów, albo tymi, którzy je nagrywają i publikują w formie wideo. Proszę wiedzieć, że jesteśmy świadomi waszych wysiłków i pracujemy również z wami tak samo, jak pracujemy z tym channelerem. Proszę przyjmijcie nasze podziękowanie i błogosławieństwa dla kontynuacji waszej pracy. Wielu z was nigdy nie uważało się za channelerów, ale mówimy wam, że z całą pewnością nimi jesteście. Gdy zaczniecie czuć energię tych przekazów, gdy z nimi pracujecie, prawdopodobnie tym bardziej odkryjecie, że właśnie to ma miejsce. Nawet jeśli je czytacie albo zaczynacie wyczuwać te prawdy, stajecie się kanałem światła, które teraz wpływa na ludzkość. Jesteście naczyniami światła. To światło z was wpływa i błogosławi wszystko w waszym życiu. Może powinienem powiedzieć, że jesteście jak zraszacze ogrodowe. No ciekawe porównanie. Przez wiele tygodni odczuwaliście, że sprawy zmierzają do swojego punktu krytycznego, tak jakby coś jeszcze, o czym nie wiecie, miał postawić ten świat na głowie. Teraz, od czasu portalu 10.10, to odczucie z większości z was jest już jeszcze silniejsze. Jak zwykle podkreślamy, że odczuwamy w ten sposób zmiany, jakie mają się wydarzyć w waszym wnętrzu. Tak, świat też wkrótce ujrzy zmiany i zmiany te, gdy już się ugruntują, będą mile widziane. Ale mówimy wam, żebyście uważnie przyglądali się temu, co wydarza się w waszych sercach i umysłach, gdyż to właśnie
tu prawdziwe i najważniejsze tych zmian się wydarzają. Z tych zmian się wydarzają, pamiętajcie. Raz jeszcze przypominamy wam, że to świat jest waszym odbiciem, a nie na odwrót. Gdybyście się w bardzo znaczący sposób nie zmienili, nie moglibyście dostrzec żadnej z tych zewnętrznych zmian, jakie niedługo ujrzycie. Doprowadzenie do waszego świata z tego punktu zajęło wam tysiące lat. Radujcie się owocami waszej ciężkiej pracy. Bądźcie teraz dobrej myśli i bądźcie jednego serca, moi ukochani przyjaciele, moja armia światła. I ten przekaz też uznaję za ciekawy. Jak widzicie, za wszystkie przekazy, które wam czytam, staram się dobierać tak, żeby w nich coś było. I tutaj najważniejsza treść jest znowuż ta, najmądrzejsza, o tych zmianach, żeby pamiętać, że one się zaczynają w nas samych. One w nas się manifestują, te zmiany. Im bardziej będziemy manifestacją tych zmian, będziemy z nimi zbieżni, sprzężeni, wczuwać się w ten nowy trend, tym przyjemniej przejdziemy i korzystniej i rozwojowo. A im bardziej będziemy się stawiać, tym bardziej będzie to po prostu bolało. Dlatego warto, jeszcze raz powtarzam, polegać, pracować nad sobą i korzystać. Kolejny taki przekaz to ze strony, to jest ten czas, to jest chyba Sandry. Jest krótki przekaz, ale bardzo ciekawy. Rozpoczęło się iskrzenie złotego światła. Nie wiem, co to. Takie określenie też ezoteryczne, ale na co? Punkty siatki na planecie rozpoczęły proces iskrzenia. To jest 23 października. Zapłon ogni wyższego światła w każdym człowieku nadal postępuje. To odnosi się jednakowo do grup z różnymi poziomami świadomości, włączając to kulturowe, społeczne, polityczne i techniczne byty. Nikogo nie ominą te iskrzenia, tak jak i ognie wyższego światła. Te ognie podtrzymują spalanie się wszystkich ziemskich paradygmatów 3D i 4D. I będzie to trwać nadal przez bramę aż do 21 grudnia 2012 roku. Portal 11.11 jest kluczem do nowych początków i wszystkie pozycje wyższego priorytetu zostaną do tego czasu oczyszczone. Ci prowadzeni przez Gaję rozpoczną utrzymywanie wyższego światła i wyższej wizji dla nowej Ziemi. Każdy i wszyscy mogą asystować. Ci wezwani przez Gaję, czyli są zachęceni do wysłuchania jej wiadomości i do precyzyjnego podążania za nimi, moment za momentem. Iskry prowadzą do ognia. Ogień prowadzi do oczyszczenia. Oczyszczenie prowadzi do planetarnego oświecenia. Bardzo ciekawy tekst, też bardzo głęboki. Tekst zatytułowany Rozpoczęło się iskrzenie złotego światła. Tak jak mówię, znowuż, ta umiejętność przeczytać tekst, odsączyć to, co jest ezoteryczną obudową tej informacji i wyłowić całą esencję. Że zaczęło się jakiś proces, według niej zaczął się proces, który będzie wypalać stare programy. Możemy to znowu przyrównać do fali, do tej transformacyjnej siły kosmicznej i tak dalej. Ale ciekawe, to jest bardzo ciekawe. I to teraz najważniejszy materiał, którym się chciałem dzisiaj z wami podzielić. Na przystanku Woodstock, który też wiecie doskonale, że traktuje jako mainstreamową przebudówkę, alternatywę taką legalną dla młodzieży, ale zdarzył się bardzo ciekawy człowiek, który na nich mówi. To jest ten wykład. Ja teraz może nie będę go puszczał, chociaż jest on bardzo ciekawy, wrzucam go wam na czata. Lub wpiszcie rok 2012, myślnik kalendarz Majów, myślnik taki sam jak wedyjski, część pierwsza. Rok 2012, myślnik kalendarz Majów, myślnik taki sam jak wedyjski, myślnik jeden. Ale tu jest też na YouTubie skrót, który wrzuciłem. W każdym razie to jest materiał, to jest chyba ktoś z Hare Krishna, nie wiem, w każdym razie on jest z Indii, tak mi się wydaje, przynajmniej, ale nieważne kim on jest, bo wiecie, to są znowu programy, kto jest, ważne jaką datę, jakie dane daje, jakie informacje. I powiem wam szczerze, że materiał, który jest i pod tymi tytułami, i pod innymi, tutaj nawet na tym jest adres strony internetowej YouTube Arkadiusz 108, gdzie jest więcej materiałów z tym człowiekiem. Jest tam wiedza starożytności, o tym, czym są cykle czasu, jaka była przeszłość ludzkości, prawdziwe pochodzenie religii, mnóstwo astrologicznej wiedzy o przyszłości rasy ludzkiej, o kosmicznych naszych korzeniach, o tym, jak Wedy porównuje się z kalendarzem Majów, starożytna wiedza, no coś niesamowitego. Prostymi ludzkimi słowami opisane, w czym uczestniczymy, w jakiej transformacji, w jakiej zmianie, jakie są tego korzenie, że takich eventów przełomowych bywało w naszej historii. Oczywiście nie aż tak przełomowych jak teraz ten, bo ten jest dosyć jednak wyjątkowy.
Ale naprawdę powiem szczerze, że ktoś mi podesłał tego linka, ja sobie tak od niechcenia włączyłem, ale ta historia mnie tak wciągnęła i ten człowiek naprawdę prostymi słowami potrafi opowiedzieć, tak, podobny do Rewińskiego, ktoś zauważył na czacie. Polecam ten wykład, polecam przejrzenie tego wszystkiego, bo ja tam nie zauważyłem ani grama religii, ani grama jakiejś sekty, żadnej wiedzy, tylko po prostu czyste informacje, które ktoś przekazał w formie wykładu i to mi się bardzo, bardzo podobało. Polecam wam to, żeby też zrozumieć, właśnie zrozumieć, że my nie uczestniczymy w żadnym końcu świata, w żadnym endwłoskim triumfie, że jest to ciekawy eksperyment dla świadomości. I że wynikiem, czy wynik tego naszego eksperymentu, naszej indywidualnej gry, jako istot, które wcieliły się w tym czasie, będzie poziom przełączenia się na te nowe treści, dostosowania do nich, pracy nad sobą, integracji tych treści w sobie, objawienia ich w własnym życiu oraz na zewnątrz. I ten poziom świadomości poprzez istoty, które nagle zostaną łatwiej, że tak powiem, łatwiejszy dostęp do oświecenia, do zrozumienia, czym jest rzeczywistość, że można ją kształtować, że nie ma ograniczeń, że jesteśmy wspaniałymi istotami boskimi, że mamy własne wglądy, że potrafimy sczytywać informacje z siatek strukturalnych, że znamy historię planety, że możemy rozmawiać ze zwierzętami, że telepatycznie nam się uruchamia. Te wszystkie rzeczy zaczną spływać i to będzie tak naprawdę rewolucja światowa, która przez to, że tak świadomość szybuje, zmienia całą strukturę cywilizacyjną i podejście cywilizacji do planety, do samej siebie. To jest ta rewolucja i ten skok, który zarówno Wedy, jak i Majowie doskonale mając te zdolności, bo przed tą epoką Kali Yuga były inne, srebrna, złota, czyli ta bardzo taka pozytywna, potem wiek srebra, chyba taka już trochę gorsza, no i ten największy aż upadek Kali Yuga. Świat umysłu. Jak sama nazwa wedyjska mówi w tych materiałach, popadliśmy w świat umysłu, zapomnieliśmy o sercu. I te lewopółkulowe więzienne społeczeństwo teraz właśnie dyktuje jeszcze na razie warunki naszego rozwoju, istnienia, ale to w najbliższym czasie po prostu się zmieni, więc apokalipsa to tylko będzie dla, wydaje mi się, niektórych, dla tych, którzy nie chwycą się tego wiatru zmian, dla tych, którym wydaje się, że świat w takiej formie, jakiej istnieje, to jest normalny świat, że świat instytucji, religii, państw, przewodników, kapłanów, fałszywych kłamstw, iluzji, samouszukiwania się, wyrzucania śmieci pod dywan i wieczne produkowanie problemów, a potem wieczne produkowanie sposobów na ich rozwiązanie, sztucznych problemów. Jeżeli ktoś nie wyobraża sobie wyjścia poza ten Matrix, tą nieustanną gonitwę, no to faktycznie będzie to dla niego apokalipsa, bo wybierze świat, który upada. Ale jeśli zobaczycie ten drugi świat, który się rodzi, ten jego potencjał, czujecie się swoim sercem, intuicją w to, to co tak naprawdę teraz, jakie jest morze, ocean możliwości, jaki się otwiera przed nami, przed wami wszystkimi jako istoty, które mogą czerpać z tej fali, z tych zmian, no to przed wami faktycznie przed nami świetlana przyszłość, ale jeszcze przygoda przed nami najważniejsza teraz, bo jeszcze ten stary świat mimo wszystko wciąż się trzyma i wciąż jakoś tam jednak działa. Na koniec jeszcze, no jeszcze może sam koniec to nie, ale chcę wam opowiedzieć znowu fragmentami pewnych dwóch filmów, pewną treść. Jest taki film, który na pewno oglądaliście. To jest tylko oczywiście trailer, jeżeli się tu uda go zaraz uruchomić. To jest film, który opowiada właściwie taką, to jest w sumie komedia, ale dobrze wiecie, że często w takich filmach są wyższe treści faktycznie przekazywane. Ostatnio zresztą leciał. Występują w siedmiu kolorach. Mi się nie ten film załączy, nasze odruchy.
połączyć, to jest na inną okazję. W każdym razie tutaj była taki, to jest taka komedia Ewan Wszechmogący, w której ktoś po prostu chcąc, nie chcąc, taki młody, obiecujący senator staje się wybranym przez Boga człowiekiem, któremu on każe, no daje mu sygnał całkowicie irracjonalny. Zbuduj mi arkę, będziesz moim Noem. No i oczywiście nie ma całkowicie powodu, jest susza w regionie, ale jego głos, intuicja, bo ja to tak dekoduję, czyli Morgan Freeman jako prezydent, mówi wprost o tym, że masz zrobić coś, co całkowicie wymyka się spod logiki. Zbuduj arkę, a zobaczysz. Nie powiem ci dlaczego. Masz ją zbudować. No i on oczywiście walczy ze sobą, próbuje, ucieka, ale przed swoim przeznaczeniem nie może uciec i cały czas ma budować arkę. Wszystko jest zrobione. W końcu odpuszcza. Okazuje się, że zmienia się przez to jego życie, bo on jako taki karierowicz i tak dalej nagle odkrywa większą więź z rodziną, zaczyna odkrywać więź ze zwierzętami, buduje tą swoją arkę jako takie coś całkowicie przeciwko wszystkim, nawet zaczyna się ubierać jak Noe, żona na początku odchodzi, dzieciaki odchodzą, ale potem ten kryzys jeszcze bardziej ich cementuje, żona też wchodzi ostatecznie z nim na tą arkę. No i na końcu się okazuje, że woda jak się wylewa, wylała, a to była zalana, znaczy wydostała się z nieprawidłowo budowanej czy niedofinansowanej elektrowni, czy tam gdzieś tam jakieś tamy. No i po prostu ci wszyscy ludzie się schronili, on uratował wiele istnień w ten sposób, żywych. No i jest to taka ciekawa historia, w której pokazuje się, jak często głos intuicji, który jest nielogiczny, który ci mówi, że robisz totalnie coś bzdurnego, że nie potrafisz tego logicznie uzasadnić. Musisz mówić innym historyjki naokoło. Próbujesz ich okłamywać, żeby nie brali cię za aż takiego świra, jakiego cię biorą. Tak jak on tu próbował lawirować, na przykład próbował ten strój ubierać, potem na niego dżinsy, ale to wszystko nie działało. No i w końcu jednak mimo wszystko odrzucił ten lewopółkulowy umysł sceptycyzm i uwierzył tej intuicji, temu głosowi. Morgan Freeman tu w zasadzie grał taki głos od Boga, powiedzmy, ale to powiedzmy dla mnie jest symbolika intuicji, która ostrzegła go, że to się przyda, że to ma sens, że to jest potrzebne, że w określonym momencie ona tym wygra i że po prostu masz robić swoje. To jest piękne przesłanie, ale z tego filmu jest jeszcze jeden taki cytat, który właściwie wam przygotowałem. Bardzo ważne słowa, które mówi też Morgan Freeman, tej właśnie żonie, która tak odeszła od tego naszego Iwana Wszechmogącego, ponieważ stwierdziła, że po prostu to jest chyba już lekka przesada. No i skupcie się na treści. No, it's a long story. Well, I like stories. I'm considered a bit of a storyteller myself. My husband? Have you heard of New York's Noah? The guy who's building the ark. That's him. I love that story. Noah and the ark. You know, a lot of people miss the point of that story. They think it's about God's wrath and anger. They love it when God gets angry. What is the story about then, the ark? Well, I think it's a love story about believing in each other. You know, the animals showed up in pairs. You know, they stood by each other, side by side, just like Noah and his family. Everybody entered the ark side by side. But my husband says God told him to do it. What do you do with that? Sounds like an opportunity. Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If they prayed for courage, does God give them courage, or does he give them opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm, fuzzy feelings? Or does he give them opportunities to love each other? Well, I gotta run. A lot of people to serve. Enjoy. Nie sądzicie, że to są bardzo głębokie słowa? Zwróćcie uwagę, co powiedział. Jeżeli ktoś modli się o odwagę, to czy Bóg daje mu odwagę, czy szansę wykazania się odwagą? Jeżeli Bóg prosisz Boga o miłość, to dostaniesz ją za darmo, jako
prezent od twórcy, czy dostaniesz szansę sięgnięcia po nią, uzyskania jej. I jeżeli to jest kolejny element zrozumienia natury rzeczywistości, że stwórca w ten sposób zorganizował wszechświat, że zrozumienie tego, że Bóg cały czas, ten stwórca, ten genialny projektant rzeczywistości i praźródło, absolut, jakkolwiek ojciec, nie wiem jak go tam nazwiecie, ta prasiła, która to wszystko stworzyła, taki sposób właśnie idealny, idealnie sprawiedliwie zorganizowała wszechświat. Że otrzymujesz zawsze to, zawsze możliwość rozwoju, zawsze to, do czego chcesz dążyć. Ale musisz wiedzieć, czego chcesz i o co prosisz. Bo to dostaniesz, o co prosisz. Jest nawet chińskie przysłowie, uważaj, o co prosisz. Więc wszystkich tych dla was, którzy macie takie tutaj czasami wątpliwości w życiu, to wam dedykuję te właśnie słowa. A na koniec jeszcze, bo widzicie, to jest tak, że teraz Matrix już upada, że te pewne rzeczy są coraz bardziej oczywiste, ale zazwyczaj, zastanawiam się tak nad moją rolą, może na koniec jeszcze pokażę siedeczko, często się zastanawiałem właśnie, jak to jest społecznie widziane i w zasadzie nie dziwię się, że a to w Stanach Zjednoczonych robi się z takich ludzi jak my, ekstremistów, chociaż u nich tam jest inny klimat i tak dalej, ale no, prawo skrzydło, prawica, a u nas po prostu na razie to jest wszystko ekscentryzm jeszcze i ciekawostka, to NWO mówienie. Ale zawsze w społeczeństwie, zauważcie, pojawiają się takie jednostki, czy przynajmniej w tych motywach filmów i tak dalej, ludzie, którzy wyrzucani są poza nawias, którzy są do podświadomości spychani, ludzie, którzy mówią prawdę wam o świecie, nie mówię teraz o mnie, ale w ogóle o wszystkich tych ujawniaczach prawdy, truth seekerach, wszystkich tych whistleblowerach, jak to się mówi po angielsku, czyli tych, którzy wznoszą alarm, jak Jane Burgermeister, jak ta grypa 666, jak te wszystkie stowarzyszenia światowe i tak dalej. Że są ludzie, którzy przebijają się przez ten mur propagandy i tam krzyczą gdzieś, a my ich bierzemy za świrów, że coś jest z tym światem nie tak, halo, przyjrzyj się. I właśnie to w tym się ta zbiorowa nasza świadomość ujawnia, że my takich ludzi odrzucamy, nie chcemy ich słuchać, bo a kretyn, a tam coś, on nam mówi, że coś jest ze światem. Ja nie chcę słyszeć, że coś jest ze światem, ja tego nie uniosę. Po co mam się zajmować iluminatami i zamachami 11 września, mam przejść po bułki. Nie widząc kompletnie połączenia z ceną bułek, ceną energii i całym twoim życiem, jak jest kreowane przez te osoby, bo już tego nie widzą ci ludzie. Widzą tylko to, że muszą sobie żyć i zarabiać, a nie widzą, że te warunki stwarzają im ci ludzie właśnie, którzy wałki takie kręcą na skalę światową. No ale wolny wybór. Można żyć w iluzji, a teraz ta iluzja się sypie. Proszę bardzo, możesz dalej żyć w iluzji, uważać, że nie ma NWO, że nie ma nic, albo próbować ich pokonać nożem i pałką, nie ma problemu. W każdym razie zawsze pokazują się tacy ludzie i ci ludzie mają najgorszą robotę. Ja nie mówię wcale o mnie, bo ja jestem lokalnym tutaj drobnym działaczem, a zobaczcie taki David Icke, on przecież został wyśmiany przez cały kraj, przez wszystkie media. To trzeba mieć jaja, żeby przeżyć coś takiego. I to jest taki fragment, taki właśnie pokazujący z filmu klasyka, oni żyją, jak to ta prawda próbuje się przebić przez ten mur propagandy. W życiu. Oto naturalnie wyglądające samoprzylepne paznokcie. Występują w 7 kolorach. Nasze odruchy są przekierowywane. Żyjemy w sztucznie tworzonym stanie świadomości, który przypomina... Pieprzony haker. Dzisiaj już drugi raz przerwa transmisję. Ruch został zapoczątkowany 8 miesięcy temu przez małą grupę naukowców, którzy przypadkowo odkryli przesyłanie tych sygnałów poprzez... Od tego zaczyna mnie boleć głowa. Nie tylko ciebie. Temu hakerowi pewnie miesiące zajęło wymyślenie tego, jak to zrobić. Bieda i zubożenie powiększają się, równość rasowa i prawa człowieka nie istnieją. Oni stworzyli represyjną społeczność, a my jesteśmy jej nieświadomymi współtwórcami. Ich zamiarem jest panowanie nad nami poprzez zniszczenie naszej własnej świadomości. Zostaliśmy uśpieni jak w transie. To oni uczynili nas obojętnymi na nas samych oraz innych. Jesteśmy skoncentrowani tylko na własnym zysku.
oni, dopóki nie zostaną odkryci, pozostaną bezpieczni. To jest właśnie ich sposób na przetrwanie. Utrzymywać nas w uśpieniu, egoizmie i spokoju. Wsadź to sobie w dupę. Właśnie, wsadź to sobie w D. Tak niestety do tej pory większość, część ludzkości na nasze apele, groźby, krzyki, błagania, żeby się zapoznać z tematem, tak reagowała. Tak właśnie to wygląda, tu jesteśmy zasypowani. No powiedzcie mi, czy to nie jest streszczenie tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. No jest po prostu genialny film i tu jest kolejny przykład, jak oni w filmach podają prawdę i to jest celowa manipulacja, bo jeżeli coś jest podane w filmie, to wielu ludzi uważa od razu to za fikcję. A, naczytałeś się Illuminatów, mówisz mi o Illuminatach, NWO, to pewnie jakąś książkę czytałeś albo jakąś grę zagrałeś, jako Illuminatach to, że to Dan Brown, jak coś mówisz o kosmicznych cywilizacjach, to, że z Gwiezdnych Wojen się naoglądałeś, jak mówisz coś o podróżach w czasie i przez ukrywanych technologiach, to a, że Gwiezdne Wojny się naoglądałeś, a jak mówisz coś o obcych, to a, nagląda się filmów o obcych. I to świetnie działa, bo to jakby zamyka ludzi na wyobraźnię, że wszystko to uznają za fikcję, to co jest w filmie. Oczywiście są też filmy przepełnione prawdą i na pewno z dobrą intencją robione. Znowu, żebyście tak nie uznali, że ja wszystko pakuję do jednego wora. No ale oni żyją film, oni żyją nawet na YouTubie, jest darmowo po polsku z lektorem. Polecam film o tym, jak mniej więcej manipulowana jest ludzkość. No przynajmniej do połowy, potem już jest strzelanina, ale jednak film dobry. Słuchajcie, zapraszam Was na sobotę. Ja myślę, że ja będę na dyżurze i ten wykład Davida Icke'a, który będzie przełomowy, do którego został jeden dzień, 10 godzin w sobotę, gdzieś tam od rana, to się chyba zaczyna. Ja nie wiem, czy sam wykład, czy nie, więc nie mogę nawet powiedzieć, jaka godzina. No polujcie na ten wykład, on będzie długi, 9-godzinny, więc na pewno coś złapiemy. Jakoś się tam włączę w tą sobotę, będę tutaj starał się czuwać. Jest to strona davidicke.com/Wembley. Stamtąd streaming z tej największej alternatywnej chyba takiej imprezie na świecie, bo Wembley i bilety są już wysprzedane, no to myślę, że ile tam, 60-70 tysięcy, nie wiem ile tam wejdzie, czy 50 tysięcy ludzi. Będzie na stadionie, także to jest naprawdę przełomowe. No i cóż, na koniec cały czas mam takie wrażenie, chcę wam powiedzieć, bo tuż, o Jezu, 22.07 też. Przekroczyłem limit, ale mieliśmy trochę poślizgu, że naprawdę zegar tyka, wszystko się posuwa do przodu. No cóż, niedługo finał finałów, bardzo wiele kart zostanie ujawnionych. Jeśli to wszystko była ściema, to będziemy wiedzieć, przynajmniej na ile. Koniec roku, początek 13, bardzo wiele odpowiedzi nam da. I wystarczy pracować, teraz ja uważam się skupić na sobie. Aha, no i oczywiście naprawdę Was wszystkich zachęcam, żebyście ten portal nasz społecznościowy reklamowali, żebyście namawiali strony internetowe Wasze zaprzyjaźnione, jeżeli macie tam dotarcie, żeby umieszczali ten baner, żeby korzystać z tego portalu, bo ten portal będzie rozbudowywany o nowe funkcje, nowe moduły. To może być największy alternatywny portal, taki właśnie i też może stanie się ogólnoświatowy kiedyś, kto wie. Zapraszam Was, to serce nowego świata niech zabije, korzystajmy z tego, jak najwięcej ludzi niech się tutaj zapisuje, pomóżcie nam też, jeżeli potraficie informatycznie, bo tak jak mówię, zegar tyka, przygotujmy się wewnętrznie, ale też zróbmy to, co możemy, żeby na czas, kiedy ta komunikacja będzie kluczowa, żebyśmy mieli narzędzia do tego, żebyśmy byli jak najlepiej skomunikowani, żebyśmy byli zorganizowani w grupy lokalne, żeby każdy wiedział, w jakiej okolicy, jakich ma znajomych, żeby to naprawdę zadziałało, bo czas końca jest bliski, tak. I to, co będzie kluczowe w tych czasach, to właśnie relacje międzyludzkie. Dlatego ja już dawno stwierdziłem, co tutaj niektórzy może dziwnie uznają za jakieś zmianę taktyki, że nie warto robić portalu, że znowu my, jakaś nazwa, wchodźcie do nas. Nie, bo teraz te wszystkie środowiska się wymieszały. Jest Radio BC, jest Forum David Icke, jest dużo takich środowisk, one ze sobą już mają relacje. To jest najważniejsze, to jest ludzie, fundament, ludzie. I żadne tam systemy ekonomiczne, żadne rozwiązania walutowe, to jest wszystko wtórna rzecz. Jeżeli my nie poczujemy, że mamy to zrobić, że czujemy, że teraz jest ten czas, odkładamy stare rzeczy i budujemy tą nową rzeczywistość, to te wszystkie wzory i te na nic nam się zdadzą. Na poziomie serca musi nastąpić porozumienie.
Człowiek musi być fundamentem, człowiek musi być podstawą. I na koniec pożegnam się z wami utworem, nie Queenem, od razu mówię, ale myślę, że to też będzie fajny opis tego procesu, który musi nastąpić. Pewne treści, które muszą się tutaj zwerbalizować, pojawić. I na czym ma polegać ten nowy system? Na czym ma polegać, co ma być jego celem? A celem ma być po prostu człowiek i my wszyscy, i szacunek, i miłość wobec siebie, i porozumienie na poziomie serc, szacunek też do planety, ale przede wszystkim człowiek. Nie zysk, nie państwo, nie naród, tylko rozwój, człowiek i wspólnota niezależnych, silnych indywidualności, więc połączenie tych dwóch rzeczy, ale przede wszystkim człowiek. I tym utworem Marka Grechuty z wami się dzisiaj pożegnam. Życzę wam dobrej nocy, do usłyszenia ze mną za tydzień i jeszcze raz Serce Nowego Świata reklamujcie, bądźcie z nami. Potrzebujemy waszego wsparcia. Na razie, trzymajcie się, dobranoc. To autor z tamtych lat, Witold Gombrowicz. Największym rozczarowaniem, jakie oczekuje ludzkość w przyszłości. Największym rozczarowaniem, jakie oczekuje ludzkość w przyszłości. Będzie bankructwo filozofii kolektywnej, która ujmując jednostkę jako funkcję masy, poddaje w rzeczywistości abstrakcjom takim jak klasa społeczna, państwo, naród, rasa. I dopiero na trupach tych światopoglądów urodzi się trzecie widzenie człowieka. Człowiek w związku z drugim. Ja w związku z tobą. Ja w związku z tobą i z nim. Człowiek pomnożony przez człowieka. Człowiek względem człowieka. Człowiek stwarzany człowiekiem. Człowiek spatentowany człowiekiem. Człowiek pomnożony przez człowieka. Człowiek względem człowieka. Człowiek stwarzany człowiekiem. Człowiek spotęgowany człowiekiem. I ona to sztuka przywróci wam zdolność i lotu i mocy i mocy. I ona to sztuka przywróci wam zdolność i lotu, i mocy, i mocy. By nie powiedziano o was słowami Szekspira, piana podrzędnym istotom, gdy wchodzą pomiędzy ostrza potężnych szermierzy. Powiedziano o was słowami Szekspira, jada pod rzędnym istotą, wchodzą pomiędzy ostrza potężnych szermierzy.